Przechodzimy do podpunktu B, to jest projekt przy ulicy Barwowskiej w Krakowie, numer 5913. Tutaj do tego projektu także został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. Wniosek oczywiście spełnia wymogi regulaminowe, jest stosowna ilość podpisów. W związku z tym otwieram dyskusję nad tym wnioskiem, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Rozumiem, że nikt. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym wniosek został przyjęty i proszę pana przewodniczącego w takim razie o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała w sprawie opinii dotyczącej inwestycji przy ulicy Marłowskiej w Krakowie. Opiniuje się negatywne zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w parterach na działkach, to są podane numery, przy ulicy Marłowskiej 77 w Krakowie. W uzasadnieniu no, jest tylko uchwała. Państwo wybaczycie, ale mieliśmy strasznie gorące posiedzenie i już nie zdążyliśmy dopisać na bieżąco wszystkich uzasadnień szczegółowych. Lokalizacja to jest rejon już blisko ulicy Sportowej, przy samej ulicy Marłowskiej. Tam jest sytuacja taka, że najbliższe temu rejonowi faktycznie po jednej stronie wzdłuż ulicy Marłowskiej jest większy dom wielorodzinny, rozbudowany dom jednorodzinny około 10 lat temu, nie może więcej, 15 lat temu rozbudowany. Naprzeciwko i no, patrząc w górę ulicy Marłowskiej są domy jednorodzinne. Stąd nasza opinia jest negatywna, ponieważ jest to dosyć wysoki budynek. Staramy się dbać o to, żeby zabudowa jednak była w tym rejonie niska. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę. Rozumiem, że nikt nic poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w druku 5913 w sprawie opinii dotyczącej inwestycji przy ulicy Marłowskiej w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Tym samym uchwała została podjęta.